W Polska mówi gość specjalny, dwukrotny minister obrony narodowej, pan Janusz Onuszkiewicz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie ministrze, mógłbym z panem bardzo szeroko rozmawiać o sprawach obrony narodowej, natomiast ja chciałbym porozmawiać o czymś troszeczkę innym. Może powiem o pana córce, o jej wyprawie. 13 stycznia 2019 rok wyruszyła w wyjątkową wyprawę. To prawda. Zresztą ta wyprawa jest rezultatem jej zrozumiałej zupełnie fascynacji, jej, jakby to powiedzieć, stryjecznym pradziadkiem. Chodzi tutaj o Bronisława Piłsudskiego. Moja córka jest prawnuczką Józefa Piłsudskiego, brata Bronisława Piłsudskiego, który to brat zresztą całkowicie przyćmił swoimi ogromnymi osiągnięciami, znaczeniem dla polskiej historii swojego starszego brata, z którym razem się znalazł zresztą na Syberii. Obaj oni bowiem byli zaplątani w zamach na cara, którym to spiskiem kierował Aleksander Ulianow. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to był brat Lenina. Ten cały spisek rosyjska ochrona wykryła, zanim zamach został przeprowadzony. Wyaresztowała wszystkich uczestników, nawet dosyć czasem luźno związanych z przeprowadzeniem tej całej operacji. Wielu skazano na karę śmierci, między innymi także i Bronisława Piłsudskiego. Józef Piłsudski się wykręcił, że to tak ujmę, tylko zesłaniem na Syberię. Niektóre z wyroków zostały wykonane, jak na przykład wyrok na brata Lenina. Natomiast Bronisława Piłsudskiego ułaskawiono w ostatniej chwili, zresztą w wyniku zabiegów, mówiąc zupełnie zwyczajnie kosztownych zresztą bardzo, ojca obu tych braci, i ten wyrok został zamieniony na katorgę. Bronisław Piłsudski w związku z tym pojechał, czy też popłynął na Sachalin rosyjski. Wtedy jeszcze nie było kolei transsyberyjskiej, w związku z tym zesłańców w ten bardzo odległy rejon, bo już na samym Pacyfiku się znajdujący Rosji, wysyłano statkami, no takimi statkami więziennymi. I Bronisław Piłsudski w związku z tym przebył tą trasę z Petersburga, gdzie był aresztowany, przez Odessę i kanał Suezki aż na Sachalin. I na Sachalinie na początku pracował przy wyrębie lasów, ale później jako człowiek wykształcony okazało się, że jest bardzo przydatny w administracji lokalnej i w ramach tej administracji się zajmował rozmaitymi rzeczami i zainteresował się także ludami, którzy na tym terenie mieszkali, w szczególności plemieniem Ainów. To bardzo jest intrygujące plemię, dlatego że to jest jedyne plemię niemongoloidalne w tej całej części świata, a ta niemongoloidalność się objawia tym, że oni są niesłychanie obficie zarośnięci, kudłaci po prostu, w odróżnieniu od Azjatów, którzy raczej mają zarost dosyć skromny. I do tego stopnia się zainteresował nimi, że stał się niejako ich orędownikiem, ich jakby takim obrońcą wobec lokalnej administracji, uczył ich i w końcu skończyło się to tym, że ożenił się z córką lokalnego wodza, z Czuksaną, i miał dwójkę dzieci. Kontynuował potem badania nad tymi Ainami, ale te jego dzieci po przejęciu przez Japonię Sachalinu wylądowały w końcu w Japonii i tak naprawdę jedyny Piłsudski, jaki dzisiaj jest, a więc jedyny potomek w linii męskiej w ogóle w rodzie Piłsudskich, to jest w ogóle w tej chwili Japończyk Kazuyasu Kimura Piłsudski, co jest zresztą dosyć może interesujące. Ale jeśli chodzi o same badania Bronisława Piłsudskiego, to były badania absolutnie pionierskie. On był jedyny, który nie tylko że spisał, ale także i nagrał na fotografię Edisona. W owym czasie to była przecież
wielka nowość technologiczna czy techniczna, ich pieśni, obrzędy, opowiadania. I kiedy w Japonii w latach 70., 80. zrobiła się wielka moda na Ainów, bo Ainowie to są tacy japońscy Indianie. To są ci pierwotni mieszkańcy Wysp Japońskich, którzy zresztą cierpieli, podobnie jak Indianie amerykańscy, strasznie ze strony, no, a Indianie ze strony anglosaskich przybyszów, a Ainowie ze strony Japończyków. Ale kiedy się zrobiła ta w ogóle wielka moda niejako na odkrywanie tych korzeni japońskich, to się okazało, że właściwie Bronisław Piłsudski był tym, który to wszystko niejako spisał, nie tylko spisał, ale także i zarejestrował. I w związku z tym do dzisiaj w Japonii w takich podręcznikach szkolnych w gruncie rzeczy są wymieniane tylko trzy polskie nazwiska: Kopernik, Chopin i Piłsudski. No, ale Bronisław. Jeszcze Maria Skłodowska. Maria Skłodowska czasem bywa, tak. Więc, no i teraz wracam właśnie do pana pytania o dane. Otóż ona, kończąc etnografię, zafascynowała się właśnie dokonaniami swojego, że to tak ujął, stryjecznego pradziadka i postanowiła zająć się niejako upowszechnianiem wiedzy o nim. Jakoś, żeby chodziło jej o to, żeby go wyciągnąć z tego cienia rzucanego przez tą ogromną postać historyczną, jaką był jego młodszy brat Józef. Założyła stowarzyszenie imienia Bronisława Piłsudskiego i postanowiła ruszyć w wielką podróż śladami Bronisława Piłsudskiego, żeby porównać niejako ten czas, kiedy on tam przebywał, z tym, co się obecnie w danych miejscach dzieje, poszukać jakichś ewentualnie jego śladów. I właśnie w tą wielką podróż wyruszyła 13 stycznia. Wyruszyła oczywiście, poczynając ją, mówię w tej chwili o tej części takiej odtwarzającej jego ślady, poczynając od Wilna, gdzie Bronisław Piłsudski przecież mieszkał, poprzez Petersburg, gdzie studiował, został aresztowany, a potem przez Odessę i w Odessie wsiadła na statek, bo oczywiście, że nie ma dzisiaj już takich statków więziennych, nie ma statków, które bezpośrednio z Odessy płyną na Sachalin, więc musiała wylądować w Malezji. No i teraz czeka w Malezji na kolejną wizę rosyjską, żeby móc się właśnie udać na Sachalin. Panie ministrze, czy kiedy ten pomysł powstał? Czy Dana dzieliła się z panem tym, że chce właśnie w ten sposób propagować Bronisława Piłsudskiego? No tak, ona już jak o tym mówiła od dłuższego czasu, przygotowywała się zresztą do tego, studiowała w ogóle jego życiorys, dzieje, dokonania, osiągnięcia, nawiązywała kontakt z ludźmi, którzy też się zajmowali tą problematyką, jak z profesorem Majewiczem w Poznaniu, z Muzeum Tatrzańskim, dlatego że Bronisław Piłsudski po powrocie do ówczesnej Polski, czyli właściwie wtedy do Galicji, bardzo się intensywnie włączył w pracę Muzeum Tatrzańskiego i w badanie z kolei już kultury, takiej rodzimej kultury góralskiej, więc już od dłuższego czasu miała to na uwadze, zbierała się, planowała to wszystko. Czy pan ją wspierał? No ja ją wspierałem, bo wspieraliśmy ją oczywiście moralnie, wspieraliśmy ją jakoś tam doradzając jej rozmaite rzeczy, pomagając jej także szukać trochę sponsorów, z czym zresztą nie było łatwo, no ale tutaj na szczęście w ogóle z pomocą pospieszyła taka bardzo znana międzynarodowa firma, ulokowana zresztą w Przemyślu, który jest praktycznie rzecz biorąc moim miastem, firmę kosmetyczną Inglot, do której mamy w związku z tym także ogromnie wiele wdzięczności. No, nie jest to wsparcie, które niejako już umożliwia realizację całego programu, także o to wsparcie dalej jakoś tam zabiegamy. Mam nadzieję, że to się nam powiedzie, ale w każdym razie ona była już
od kilku lat zdeterminowana, żeby w tą wielką podróż ruszyć, a jest to podróż dookoła świata. No właśnie, panie ministrze, córka wyjeżdża na 2 lata, tak naprawdę prawie, że można powiedzieć, w nieznane. I co pan myśli, nie obawiał się pan, nie boi się pan, co się dzieje? Wie pan, ja zważywszy na moją, tak powiem, przeszłość także i górską, i jaskiniową, to nie jestem kimś, kto mógłby kogoś w ogóle zniechęcać ze względu na ewentualne ryzyko związane z jego działalnością. W związku z tym nie mogłem Danie powiedzieć, nie, to zbyt ryzykowne dla młodej, no może nie dziewczyny, ale młodej kobiety, która samotnie tego rodzaju przedsięwzięcie podejmuje. Więc oczywiście, że się trochę boję. Trochę się baliśmy, jak to w ogóle będzie, jak będzie przekraczała w tym swoim statkiem te 2 strefy, które są narażone na ataki piratów. Mówię w tej chwili o róg Afryki i o cieśninę Malakka. No ale znając ją sobie pomyślałem, że gdyby się ci piraci na nią zawzięli, to nie wiedzą, jakie sobie kłopot pogrążą już na głowę. Panie ministrze, czy w tej chwili Dana kontaktuje się z państwem i na przykład prosi jakieś wskazówki, czy to jest generalnie, ona idzie swoją wytyczoną drogą? Nie, więc oczywiście, że cały czas jesteśmy w ogóle w kontakcie. No, XXI wiek to wszystko umożliwia, bo to jest kontakt nie tylko przez pocztę elektroniczną, ale także kontakt przez po prostu telefon, przez kontakt telefoniczny. Także jesteśmy cały czas oczywiście z nią w kontakcie. Ona zresztą nie może wytrzymać bez wiadomości, co się dzieje u nas, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje z jej siostrzeńcami i tak dalej, więc tego rodzaju ogląd mamy. A Dana w tej chwili czeka na wizę rosyjską, bo pierwszą wizę wykorzystała właśnie szukając śladów Bronisława w Petersburgu i potem w Odessie, no ale potem musi pojawić się jednak na Sachalinie, żeby jego śladami wśród tych Ainów tam się, jeżeli w ogóle jeszcze tacy są, jeszcze się pojawić, te jego szlaki odtworzyć, co zresztą wymaga wizy nie turystycznej, tylko wizy innego rodzaju, a z tą wizą taką, która by tego rodzaju działalność umożliwiała, są oczywiście pewne kłopoty. Dana dzieli się z państwem na pewno tą podróżą. Pytanie, czy napotkała na jakieś takie ślady ewidentne pobytu Bronisława Piłsudskiego? No więc ona odnalazła na przykład cele, w jakiej był więziony w Petersburgu, zanim go na ten okręt, czy też statek załadowano. Odnalazła w ogóle nazwę tego statku, jak ten statek w ogóle wyglądał. Odnalazła sporo też i rozmaitych materiałów archiwalnych. Niestety nie wszystkie materiały archiwalne zdołała pozyskać, dlatego że za dostęp do rozmaitych archiwów zażądano od niej w Petersburgu jakieś ogromne pieniądze, na co jej po prostu oczywiście nie stać. Odnalazła też grób ojca Piłsudskiego, który życia dokonał w Petersburgu, jest w okolicach Petersburga pochowany, o czym zresztą bardzo mało osób wie, bo wszyscy wiedzą doskonale, gdzie jest pochowany Józef Piłsudski, gdzie jest jego serce, ale co z jego rodzicem, no i gdzie jego matka, ale gdzie jego ojciec, właściwie o tym niewiele wiadomo. W związku z tym to wszystko jakby było elementami jej działania, a całą swoją podróż to ona dokumentuje. To jest do osiągnięcia i w internecie, i na Instagramie, i na stronie internetowej, gdzie można na stronie Śladami Bronka tą na bieżąco jej całą wielką epopeę śledzić. Panie ministrze, dzięki takim ludziom jak pana córka możemy pogłębiać swoją wiedzę historyczną, co jest niewątpliwie bardzo, bardzo ważne. No to prawda i mam nadzieję, że w związku z tym, nie umniejszając oczywiście roli Józefa Piłsudskiego, który zresztą umniejszyć się nie da, no to jednak z jego cienia zostanie jednak wydobyty Bronisław Piłsudski, bo to naprawdę wielka postać w Japonii o dziwo, a także nawet na Dalekim Wschodzie. Pamiętam doskonale, bowiem wywiad z takim bardzo znanym alpinistą, Urubko, który przyjął polskie obywatelstwo i uczestniczył w wielkich polskich wyprawach
na K2 i w Himalaje, który powiedział, że do polskości go przekonał Bronisław Piłsudski, bo na Sachalinie pamięć o nim żyje. I na Sachalin to jest jedyne miejsce w całym dawnym Związku Radzieckim, gdzie stoi pomnik Piłsudskiego, tylko że Bronisława. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.